να έρθει το σπρώμα, που ήρθε πρώτα ράθε. Cześć, witajcie moi drodzy, w dzisiejszym materiale przedstawię wam najlepsze shoty dnia dzisiejszego w CSGO. A ty, jeżeli chcesz codziennie oglądać właśnie takie filmy, to pomóż mi bić pod tym materiałem 500 łapek górę i od razu jutro wrzucam dla was kolejny materiał. I standardowo, jak to już u mnie bywa, do wygrania jest jeszcze kostka Good Knife, Brightwater, Minimal Wear. Aby wygrać, trzeba subskrybować kanał razem z dzwoneczkiem, polubić ten materiał, zalajkować mój fanpage, zafollowować mnie na moim nowym Instagramie, bo jeszcze nikt mnie tam nie followuje, oraz napisać komentarz z godziną, o której widzisz ten film. Napisz w komentarzu, czy Innocent trafi do Virtus Pro, a ja przypnę ci serduszko. I tutaj ukazuje się wam 5 ostatnich osób, mianowicie pozdrawiam Kubę, Kacpra, Daniela, Maxa i Michała i są to osoby, które dały łapkę w górę pod filmem i wysłały SS-y na fanpage. Jeżeli ty też się chcesz tutaj znaleźć, to już wiesz co robić, a może i ty znajdziesz się na tym filmie. I każda łapka to 1 cent więcej do następnego giveawaya, także łapkujcie, a teraz zapraszam już do oglądania. Ritz oraz Maus, także ustawka bardzo dobra, tutaj trzeba to zaznaczyć i jest to wejście. Zobaczymy, jak spisze się między innymi właśnie Ritz, który w tym momencie zmienia pozycję. Smog dorzucony, no i w tym momencie bardzo mocno bity zawodnik turecki Journey. No i mini z odbombsite tu zaraz może się odpalić. No, drobne problemy Misa. Jest to eliminacja dla Tola. No, jak na razie dobre wejście zawodników tureckich. Teraz jeszcze przeskanował Ralem. Bardzo ładne strzały. Kolejny frag dla Ritza. Nie, to odbijanie wygląda bardzo dobrze. W tym momencie żegna się jeszcze Xistu. W tych podróży na pewno przeżył w swoim życiu wiele i też pewnie wiele razy był w takiej sytuacji, że z podróży po jakimś trudnym turnieju musiał od razu rozgrywać mecze w internecie, ale jak tak sobie przypominam, często mecze Virtus Pro, czy jeszcze wcześniej tych zespołów właśnie Złotej Piątki, w których teraz występował, to o te mecze zawsze po turniejach lanowych, te mecze w internecie były mocno nieudane. To też może brało się z tego, że Polacy niekoniecznie potrafili aż tak szybko odnaleźć się w internecie, ale teraz w tym meczu wygląda solidnie, zdobywa eliminację, natomiast w rundzie 9 to Toll. Do pierwszego flaga, Minis wyeliminowany, no i proszę bardzo, Taza również nie ma, przeskanowany zawodnik Kingwin, początek doskonały w wykonaniu Tola, choć teraz jest szansa, aby szybko wyrównać i tak się dzieje, Maus na małej drabinie, Xisto i Cizx. Ale Xisto, zobaczmy, to jakoś się jeszcze posypało dla Kimu Kingwin, Minis jednak wcelowany i stać 1-1, Xisto mocno pobijany, zobaczymy, czy Minis będzie się tego spodziewał, paka podniesiona, ale czy widzi w tym będzie swojego rywala, coś czuje Minis, Xisto. Jeszcze chowa się tak jakby w stronę Elki. 40 sekund do końca. No i ciekawa sytuacja. Dawno nie mieliśmy takiego pojedynku. Właściwie nie wiem, czy ani razu w tym spotkaniu, czy chociaż raz widzieliśmy takie spotkanie, taki pojedynek 1-1. No teraz do tego musi dojść Minis. Był pod bombsite'em, ale ten ostatni zawodników drużyny No Quarter Cartel już jest pod bombsite'em. Bexistu 34 punkty zdrowia. Minis, no mądrze chce korzystać raczej z tego pistoletu. Strzał ze snajperką, by go wyeliminował, ale również strzał z Digla byłby tutaj możliwy do wykończenia rywala, ale tak się nie stanie. Xistu to jedyny zawodnik, który naprawdę pokazuje się z dobrej strony. Zafeszowany, przewaga już po stronie Teamu Kingwin. Minis także oddaje celny strzał. Pozostaje Andrex oraz Tidex, ale no to jest chyba po tym spotkaniu. Choć jeszcze Andrex walczy, Ritz wyeliminowany. 18 punktów zdrowia na koncie Turka. Kingwin jednak zbliża się mocno dobrej pozycji. Andrex w końcu wyeliminowany, 3-1. No Tidex jeszcze podjął walkę, ale Minis oddaje celny strzał i to jest koniec, zwycięstwo Teamu Kingwin. To jest dobry start dla drużyny Kingwin. I Maus ma tego kosznikowa i jeszcze... Oj, Minis! Co tutaj się stało? Ostatnim dzisiaj z Euronix, ale my jesteśmy już pod bombsite'em B. Tutaj też zespół atakujący. Ritz pierwszym flagiem Alakana. Doskonale odpowiedział Taz i Ritz wyeliminowani, choć jeszcze daje o sobie znać Minis. Jest 3-3. No, oni chciały sprawdzić pozycję, ale Maus nie dał się tutaj zlikwidować. Minis mocno poobijany. Znów Kana. Niezwykle skuteczny w tej rundzie. Trzeci zdobyty frag, medal jeszcze na sam koniec, więc ta pozostała dwójka, która pozostaje przy rzeczy po stronie atakującej, zdobywała eliminację w tej rundzie 2-0. Team Kingwin nie odpowiada podczas rundy Force, teraz w rundzie numer 3. Jest tam wcelowany snajper. Taz, jeżeli wychyli się do lewej strony jeszcze 1,5 metra, no to może z tą runą się pożegnać. Ale zobaczmy, jak tutaj wysadził Nonika. No i Wiktor jeszcze ma 33 sekundy, żeby powalczyć. Paka leży w dobrym miejscu. Metal zaraz wychyli. Ale świetnie, Taz po raz trzeci i żyje tylko Emior. Ten jest w wodzie, 20 sekund do końca. Taz spodziewa się, Taz węszy i Taz chyba czuje tutaj pozycję. No i Taz, czy to będzie runda Taza? Niesamowite! Team Kingwin, Team Taz. Jak on to ugrał? Brawo, to jest restart ekonomiczny dla zawodników francuskich. Jeszcze widzimy, że Ralen gra pod kontakt na środek. Więc według radaru Team Kingwin kontroluje jak na razie mapę. Robin na galerii raczej
Ten bombsite będzie tutaj atakowany przez zespół atakujący. 35 sekund, ale wycofanie, zejście środkiem. Pytanie, jak Kingwin będzie w stanie się ustawić. Ralen ze snajperką nie popełnia błędu, ale jeden strzał, jeden frag, to może być trochę za mało. Choć Maus też decyduje się na wychylenie. Maus jednak ma problemy. Thomas Robin, dwa fragi od graczy Endpoint, które teraz właśnie zespół terrorystów stawiają w lepszej sytuacji. O, nie brakowało tego zamknięcia akcji właśnie od trupiarni. Smoke wrzucony na odcięcie tego dolnego trupa, żeby snajper spokojnie mógł wychylić pod pozycję. Także ta runda, tak jak powiedziałem, bardzo udana dla strony broniącej, a zawodnicy Kingwin jednak mają naprawdę dużo tych rund, żeby spotkanie zakończyły. Przypomnijmy, że mamy wynik 15 do 8, także jedna runda dla zawodników Kingwin i będzie po tym spotkaniu 4K łącznikowy oraz AWP Ominisa i zobaczmy, co może Jacek w tej rundzie zrobi. Bo szczerze mówiąc, tych fragów otwierających od Ominisa jakoś specjalnie nie widzimy, ale specjalnie też nie były potrzebne. No, dostałem klucz, dostałem. Tybek mi załatwił. Biegnę z bomby. Jeszcze jeden CT. Wentyl. Wyskoczył, leży. Dobra, leży. Nice, i chuj wie. Może być też od Venta. Patrzę górę. Raczej jak... jest, no. On to jest Sandy. Albo plecy. Patrzę pod Venta. Jak damy to plecy w ogóle od naszego wespa. I was an inmate home base. Are you? I swear to God. That's, no, you can't. B! No! B! Fucker! John, just win this run for me. I fucked up. There's guns all under you right now if you go out. No, don't watch. Oh, fuck. He was right under you. Never mind. Kurwa, drzwi otwieram. Ja. Ale dymy. Sasha, open the door. No i powiedz mi, jak on nie zginie. Kurwa, no... No nie dałem mu. Nie wiem, ktoś dostał 21, ale ten... Dziwne, że nie zginie. A nie miałem na niego? No to... A jak u was to wyglądało? No tak, że pomiędzy trzech typów strzelać. Serio? To kurwa, załóż sobie na streamie, że miałem idealnie tego kucającego namierzony. Pokażcie mi shotę. Smoka masz! Aaaa, nie! Nie broi! Broi! Kurwa, mówiłem, że broi, tylko nie trafiłem go! Gala wchodzi. Co? Ale szocik. Gale plan. Plantuje chyba. Ondri, kurwa. Nie, Patryk, ty teraz zajebałeś. Co to? Masz streama? Mam. Zajebiście, szotuj to. Galam na wolku, może przejść do niego. Jest gala. Na schodach. Wchodzi. Jak co ty kurwa robisz? Kurwa, co to się tak długo cofa? Biega po nogach. Wysadzam. Ja pierdolę ty. Dawaj, walimy go. A chuja. Ha 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 ha. Na co mam kurwa powiedzieć, no? Takie, nigdy nie czaję pytań od teamy na streamach i w ogóle, no co mam powiedzieć, nie idę do Virtus, może idę do Virtus, nie wiem. Pewnie nie. Ale będę miał dobry team, myślę, tak czy inaczej. Taki plan. Dobra. Zoom jeszcze! Jeszcze jeden! Ojeju! Cicha! Nie przebieg! Wow! Wow!
Wow! Ale to był najgorszy klacz, jaki widziałem, ale ładnie. Ale to była... To była gierka błędów. Ja pierdolę. Ten to taks jest jeden. Jest jeden short. Dziękuję. Dwóch bagę z kolami nią. No. To fake. Dwóch fake. Tam jeden po głowie, dwóch short. I siedź. Bomba jest na wiecie. Wiem, ale tutaj może zaraz plecy zrobić. Nice, tam. Kurwa, nice clip dat. Szatujcie to gówno. Minus 96, minus 86. Medium i boxing, no skill. Kurde. Nazywam się Virtus.pro, no Virtus.pro teraz jest w dołku obecnie, mi się wydaje. Ale był mnie ulany, ale ja nie wiem. Dobra, medium, endurance, basic. To nawet nie może być advanced. Te. 34 człowiek, jaki stary człowiek, gościu?